zostawić w takim miejscu. Długo oczekiwana droga. No bardzo długo, bardzo. To dla tych paru mieszkańców, no parę domostw tutaj jest. Tu jest parę domostw. Tak, no i oni właśnie oczekiwali tego asfaltu bardzo długo, bo oni życzyli, aby gorsi gatunkowo mieszkańcy od pozostałej części wsi. I właśnie pani... I dlatego dążyliśmy do tego, żeby to jakoś no, dołączyć ich do tej naszej wspólnoty wiejskiej. Panie sołtysie, zgadza się, dlatego chcemy takie drogi budować, remontować. Bardzo się cieszę, jeszcze raz powiem, że mogliśmy spełnić wasze życzenia. Mogę tylko tyle powiedzieć, pogratulować mieszkańcom, że tutaj pan starosta dążył do tego, żeby zrealizować ten odcinek, bardzo ważny odcinek dla państwa i dla nas. Ten odcinek drogi ponad kilometra odmieni życie państwa, bo to jest bardzo ważne dla nas. Chciałabym podziękować całemu starostwu, w ogóle wszystkim, którzy dotrzymali słowa. Tak jak mówię, w ciągu niecała spełna roku powstała piękna droga. My będziemy chcieli również, tak rozmawialiśmy tu z panem dyrektorem, pociągnąć dalej ten odcinek, z tym, że no może nie tak od razu. To droga jest zrobiona, cieszymy się wszyscy z tego i trzymamy pana starostę za słowo, że będzie w miarę to ciągnięte, może połączymy się czy z Łachowem, czy z Piłą, no kiedyś, może nie tak szybko, no ale myślę, że w niedługiej przyszłości osiągniemy ten cel. Dziękujemy panu staroście, dziękujemy wszystkim za pomoc, za ujednolicenie tej wsi, żeby nie było tych parę domów, zawsze było takie jak przysiłek. Oni się czuli trochę pokrzywdzeni tym, no to myślę, że teraz to wszystko się wyrównało i wszyscy są z tego zadowoleni. Dziękujemy bardzo. Wiem, co to znaczy mieszkać przy drodze, kiedy, tak jak było u was również, kiedy jak jest troszeczkę deszczu, nie da się wyjść. Trzeba mieć gumowce, żeby przejść i później założyć je z powrotem. I dlatego uważam, że nie może, tak jak pan sołtys powiedział, nie może być ludzi, mieszkańców kategorii A i mieszkańców kategorii B. Że wszyscy mieszkamy, wszyscy płacimy podatki i powinniśmy być traktowani równo. Dlatego staramy się nadrabiać ten utracony czas, ale myślę, że uda nam się i zrobimy jeszcze do tego Łachowa, kiedyś dojdziemy. Tak jest. Tak, to Włoszczowy, ale tutaj mieszkamy.